Panie Sławku, tematem numer jeden od wczorajszego wieczora bardziej niż od samego meczu jest bramka. Jest sam gol, który został strzelony przez Mirosława Radowicza i obejrzymy go sobie dokładnie, a ja potem opowiem Państwu. Najpierw proszę o pańską opinię. Słyszeliśmy, co mówił Mateusz Możdżeń i za chwileczkę do tego nawiążę i do tego wrócę. A jakie jest Pana zdanie? Z jednej strony za chwilę zobaczymy. Jest dobre ujęcie z kamery, gdzie widać pchnięcie. To będzie takie ujęcie z tej kamery 4K, którą wczoraj. Zobaczymy pchnięcie. Natomiast z drugiej strony zastanawia mnie niezwykła pasywność obrońcy, który nie wykazuje chęci zagrania tej piłki. Jest rzeczywiście lekko popchnięty w plecy, natomiast nie walczy. Ani nie walczy o piłkę, ani nie walczy z przeciwnikiem. Ja mam wrażenie, że nie walczy, bo został popchnięty przez Radowicza i niejako wykluczony z tej akcji. Mnie zastanawia zupełnie co innego. Dlaczego Marcin Kamiński jest taki pasywny? Przecież to jest pierwsza osoba, która powinna lecieć do sędziego z pretensjami. W tym pasywny, tak? Pasywny tak, w tym tak, że jak gdyby nic sprawą. Czyli to jest całe pasmo pasywności, bo ani nie był pasywny. Ja nie wiem, mam wrażenie, że może się bał trochę, że sobie swojaka zaaplikuje, bo to częste jest przy takiej interwencji gdzieś tam w okolicach. To co, dla pana rzut wolny? Rzut wolny dla Znaczy ja bym tłumaczył sędziego i nie dyktowałbym kary. Kaziu, a ty? W takich... Znaczy, nie karnego, tylko wolnego państwa. Jakby był obrońcą, to chyba wolny. Trudna sytuacja dla sędziego, powiem szczerze. No, z jednej strony, no wiesz, weźmy pod uwagę, to w polu karnym takich popchnięć jest wiele. No, tutaj jest o tyle sytuacja taka, że ta piłka idzie w kierunku do wybicia i Radowicz go jednak popycha i uniemożliwia mu to wybicie. No właśnie nie wiem. Ja mam wrażenie, że to i tak by nie, po prostu nie miał szans zagrania. Mi się wydaje, że on po prostu wyklucza Marcina Kamińskiego z... Nawet w tej powtórce widzimy, że poprzez to pchnięcie on jak gdyby zachwiał tą koordynację. Gdyby Kamiński próbował grać, to może byłoby zupełnie inny odbiór tej sytuacji, bo by się wywrócił, bo jest pchnięte, a on tu w ogóle nie robi nic. No i to jest ja wam takie... Teraz powiem, to ja wam teraz powiem to, co się zdarzyło, bo wczoraj Mateusz Możdżeń, jak widzimy, wyszedł do dziennikarzy i to, co mogliśmy zobaczyć w naszym reportażu również, powiedział, że sędzia po meczu przyszedł i przeprosił za to, że popełnił błąd w tej sytuacji, przeprosił za tego gola, bo tam powinien być rzut wolny. Dzisiaj prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek na Twitterze oświadczył, że nic takiego nie miało miejsca, że sympatyczny Mateusz Możdżeń się troszeczkę zagalopował, nic takiego nie miało miejsca. W takim razie postanowiłem sprawdzić u źródła. Chcieliśmy połączyć się z panem Pawłem Gilem, ale sędziowie mają raczej wskazania, że w ich imieniu wypowiada się szef sędziów, pan Przesmycki. Było tak. Pan Gil po zakończonym, jak widać w przerwie, rozmawiał z zawodnikami, bo to też widzieliśmy w naszym reportażu, rozmawiał z Hubertem Wołąkiewiczem, kapitanem drużyny Lecha i ten mu mówił, zobaczy pan sobie powtórki, tam masakra, tak? Takich słów użył, prawda? W ogóle mam wrażenie, że większym problemem są właśnie te okoliczności niż samo to zdarzenie. Ale to niech pan, pozwoli dokończyć. Po meczu Paweł Gil rozmawiał, ale nie z Możdżeniem, tylko też z kapitanem zespołu Lecha, Hubertem Wołąkiewiczem. Krótka, kurtuazyjna rozmowa, jak powiedział mi sędzia. Rozmawiałem też z Hubertem Wołąkiewiczem i go zapytałem, czego dotyczyła ta krótka, kurtuazyjna rozmowa po meczu. Rzeczywiście rozmawiali o kilku zdarzeniach i na koniec Paweł Gil rzucił tylko słowa, popełniłem błąd, ale nie odniósł się do żadnej konkretnej sytuacji. Powiedział, popełniłem błąd i na tym panowie się rozstali. Teraz, no i... Żadnej innej sytuacji nie było. No więc właśnie teraz widzimy tutaj, że w przerwie panowie rozmawiali już ze sobą. No i widocznie Hubert Wołąkiewicz tak to zinterpretował, że skoro sędzia na koniec rzucił mu popełniłem błąd, to odnosił się właśnie do tego zdarzenia, które teraz oglądamy, czyli do przerwy. No i to pewnie przekazał w szatni swoim kolegom i z tym wyszedł do dziennikarzy Mateusz Możdżeń. Taka jest obiektywna prawda. A o jakim błędzie mówił pan Paweł Gil? Jaki popełniłem błąd? No to już... A tak czy inaczej, panowie, mi się wydaje, że Marcin Kamiński musi się tego nauczyć, że nie można za wszystko przepraszać, co się wydarzy na boisku, tylko trzeba niekiedy walczyć o swoje. No nie można takiej sytuacji odpuścić, bo potem tak to się, kończy. Tutaj Marcin, ty jesteś obrońca, czy to był faul, czy nie? Bo ciebie jeszcze próbuję tutaj zmobilizować. No. Nie, no, dla mnie chyba faul, no nie ma o czym gadać. A ty, Łukasz? Z mojej perspektywy. Nie nabieraj wody w usta, dosłownie i przenośni. Nie, no tak to wyglądało. No. Jest pytanie, jak długo zawodnicy Lecha w przerwie nad tym dyskutowali i czy dalej tym żyli, no bo nowo życie i mecz, no... Idzie szybko, dobrze toczy się dalej, tak? I trzeba jak najszybciej o tym zapomnieć, tak samo jak nasz fal na Wodyce też musieliśmy szybko zapomnieć. No ja w ogóle uważam, że
suma takich błędów sędziowskich równa się zero. Znaczy, no, ja nigdy to nie usiądę sobie w domu i nie powiem, że coś mi sędzia zabrał albo dodał. No. Gdzieś zabierze, gdzieś doda i tak to wygląda. Oczywiście piłkarze Lecha mogą mieć pretensje, to jest ich pełne prawo.